Niewątpliwie każdy z nas doświadczył kiedyś niemiłej jazdy autobusem, kiedy przy 30-stopniowej temperaturze powietrza w autobusie podróż była nie do wytrzymania. Klimatyzacja wtedy bardzo się przydaje, jednak nie każdy autobus jest w nią wyposażony. Stąd też bardzo często pasażerowie mylnie interpretują to, że kierowcy tej klimatyzacji nie włączają. My od kilku dni przeprowadzamy kontrolę autobusów i tramwajów w zakresie funkcjonowania klimatyzacji, także przypominamy prowadzącym pojazd o tym, że mają ten obowiązek, by klimatyzacja była włączana. Polecono kierowcom w autobusach, gdzie pasażer sam może otworzyć drzwi, nie były one dodatkowo otwierane przez kierowców. Dzięki temu do autobusu nie przedostaje się ciepłe powietrze, a klimatyzacja może wtedy lepiej spełnić swoje zadanie. Są sygnały pasażerów dotyczące funkcjonowania klimatyzacji, ale także są te uwagi, które mówią o tym, że klimatyzacja jest włączona i komuś to przeszkadza, tak więc zadowolenie pasażerów z klimatyzacji jest tak naprawdę tym zadowoleniem subiektywnym, tak, bo nie każdy pasażer sobie życzy, by taka klimatyzacja funkcjonowała. W Szczecinie większość nowych autobusów i tramwajów posiada klimatyzację, nie są w nią wyposażone jedynie starsze modele.